Tema jest bardzo fajnie, przyjechało mnóstwo osób, jesteśmy po pierwszej części tryoutu, czekamy na wyniki pierwszych katów, miejmy nadzieję, że dobrze pójdzie i zostaniemy tu jeszcze trochę dłużej. Ze mną jeden z trenerów w prezentacji, Paweł Kazimierczak, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku GoLine TV. Zdobyłeś touchdown dla reprezentacji Polski wiele lat temu. Jak wspominasz ten moment? Jedno z najwspanialszych przeżyć w moim życiu na pewno. Przede wszystkim pamiętam ogromne zmęczenie, ponieważ warunki były fatalne, ale generalnie graliśmy bardzo ciężko w trenches, dużo przepychania, tak? Przepychaliśmy się praktycznie co yard, bardzo ciężko było nam się poruszać, ponieważ było tak grząsko, że pamiętam, że błoto zrywało mi korki z nóg, tejpowałem 3 razy buty. Powiedz mi, czy pamiętasz, kto doprowadził piłkę pod sam endzone? Generalnie Krzysiu Wydrowski. Tak, to był on. Bardzo dobra odpowiedź. Być może będziemy mieli dla ciebie jakiś zestaw gadżetów za wygraną w tym szybkim konkursie. Paweł, powiedz, jak tutaj wygląda tryout? Jest lepszy poziom, gorszy niż się spodziewałeś? Porównaj do czegoś. To znaczy, na pewno jestem zaskoczony poziomem niektórych zawodników z PLFA 2 i to jestem zaskoczony pozytywnie, tak? Jeżeli w szczególności atletyzmem, tak, zawodników, bo ciężko mówić na razie o poziomie technicznym, ponieważ jeszcze nie byliśmy na sesji technicznej. Wiadomo, teraz robimy pierwsze katy na poziomie, że tak powiem, samego atletyzmu, ponieważ wiadomo, mam 140 zawodników, tak, mam ograniczony czas, więc chcę mieć jak na maksymalną ilość czasu, kiedy możemy spędzić z zawodnikami, więc już pierwsze katy niestety musimy zrobić nie na podstawie kombajnu. Wiadomo, będzie to raczej na zasadzie skrajnych wyników skali, czyli na tych najgorszych czasów. Pytanie od mojego running backa, będzie razem z running backami pewnie oceniany. Czy uwzględniacie wagę? 115 kilo, running backy zazwyczaj lżejsi, więc czy ma jakieś szanse? Na pewno jest to uwzględniane przez trenerów pozycyjnych, ponieważ już na dzień dobry, jak widzieliście, jak widzieliśmy na grupę zawodników, już było zaznaczone pozycja, czyli było fullback, running back, tak dalej, jest to brane pod uwagę, tak? Bo, ponieważ potrzebujemy wyspecjalizowanych zawodników, tak? Potrzebujemy specyficznego rodzaju chociażby slot receiverów w tym systemie, w którym będziemy grać. Tak samo potrzebujemy przede wszystkim na przykład mobilnych OL-i, tak? Powiedz mi, skoro już powiedziałeś w tym systemie, w którym będziemy grać, mnie bardzo ciekawiło, jaką ofensywę zaprezentuje reprezentacja Polski? Przede wszystkim jest to odmiana spread offense'u, tak? W tym roku będziemy grali dosyć prosty spread offense, polegający na takich basic principles, czyli podstawowe na przykład w 4-wide i granie podstawowych hitches, tak? Zasada jest bardzo prosta, chcemy dać playmakerom piłkę w otwartej tej przestrzeni, żeby mogli robić play'e, tak? Tak samo running game nie będzie skomplikowany, opieramy go raczej głównie na praktycznie na 5 schematach, tak? Blokowych, ponieważ nie mamy dużo czasu na robienie dużej ilości repów, ale chcemy się zgrać maksymalnie, więc będziemy stawiać raczej na efficiency niż bardziej na efektywność, tak? Zatwierdzam wasz plan, dzięki za wywiad, powodzenia. Ze mną Krzysiek Stojak, najbardziej wyluzowany zawodnik PLFA. Krzysiek, jak tam? Trochę nerwa jest, czy luzik? Nie, no raczej na luźno. No. Trochę, można szczerze powiedzieć, że jest dużo chłopaków, konkurencja pewnie będzie spora, no ale ja się nie martwię. No, ja przyjeżdżam na 3 dni, takie jest postanowienie, zobaczymy jak wyjdzie. Spakowany na 3 dni? No zawsze, oczywiście. Powiedz mi, jest Mati Grzędziński, on też był tutaj przed meczem z Holandią, nie tutaj, tylko w Gdyni. Wtedy obaj świetnie graliście. Jak myślisz, czy ta konkurencja wśród receiverów, kogo byś wymienił jako najgroźniejszego konkurenta? Powiem szczerze, nie mam pojęcia, jaka jest lista receiverów. Właśnie jedyny, kto wiem, to właśnie Mati, którego wymieniłeś, który jest niezłym receiverem, a tak naprawdę to szczerze nie wiem, kto jeszcze tam będzie z nami rywalizował, także zobaczymy. Duża ekipa z Warsaw Eagles, czy wszyscy zawodnicy z Warsaw Eagles to są creme de la creme waszej drużyny? Wydaje mi się, że to są naprawdę jedni z najlepszych zawodników, tacy, którzy są w stanie się pokazać, także są w stanie, oni make the difference. Myślę, że będziecie godnie reprezentować top ligę. Dzięki Krzysiek, do zobaczenia. Dzięki. Są z nami też chłopaki z Białegostoku, ekipa, która w tym roku jest typowana przez GoLine TV na kandydata do playoff w stop lidze. Jak się czujecie z nowymi zawodnikami? Przyjechali, są z nimi treningi, nowa jakość? Zasadniczo tak. Jakość przede wszystkim, jest kolosalna różnica między tym, co było w zeszłym roku, a tym, co jest obecnie.
Więc naprawdę poziom tego, co prezentują oni i tą wiedzę, którą nam przekazują, jest ogromny. Przeskakujecie z PLFA 1 do Top Ligi, duży przeskok, ale no mówię, my typujemy was na faworyta, żeby wejść do playoff. Czy czujecie się taką ekipą, takim czarnym koniem rozgrywek? Powiem tak, czarnym koniem może nie, ale jednak swoje aspiracje też mamy, gdzie w większości w tych wywiadach, czy powiedzmy artykułach prasowych, czy internetowych też to się pojawia. Jesteśmy jak najbardziej za tym, że stać nas na wejście do playoff. Okej, powiedz mi w takim razie, jaki będzie najsłabszy punkt Białegostoku w tym roku? Nie przewidujemy słabych punktów. Dzięki. Patryk, zaczniemy nietypowo, nie kadrowo. Dalej nie możemy przeżyć. Przegraliśmy z wami mecz w playoffach w zeszłym roku. Nie podoba nam się to. Była zacięta walka, wy awansowaliście do PLFA 1, nam się niestety nie udało. Jak w PLFA 1? To znaczy, wracając do tego meczu, to był bardzo dobry mecz. Moim zdaniem najtrudniejszy mecz, jaki mieliśmy w całym sezonie, to był właśnie z Outlaws z Wrocław. No myślę, że w PLFA 1 no zobaczymy, co się tak naprawdę będzie działo, bo część tych najsilniejszych drużyn przeszła do Top Ligi, czyli powinny nam się otworzyć jakieś tam horyzonty, jeżeli chcemy myśleć o playoffach, może nawet jakiś... Dobra, czyli waszym celem są tutaj playoffy. Jakub Samel, wasz head coach, jest tutaj trenerem na kadrze. Powiedz mi, jak współpraca z Jakubem na co dzień i jak uważasz, jak się sprawdzi w roli trenera reprezentacji? No to znaczy, najpierw może powiedzmy, że jest trenerem, który grał w tej drużynie, tak? To nie jest jakiś importowany trener i to na pewno ma jakieś swoje przełożenie na te jakby więzi z tym trenerem, tak? Że jednak to są jego ludzie, których zna i trenuje z nami, trenował. No, to trochę tak jak ja. Tak, tak, myślę, że tak, można to tak określić, że na pewno jest inna zależność między trenerem ściągniętym ze Stanów, którego tak naprawdę ci ludzie nie znają, nie wiedzą, co to jest za człowiek. I on też nie zna zawodników. Dokładnie, a tak to trener wie, jakich ma ludzi, co na kogo stać, nie trzeba tam za bardzo później tak jakby myśleć o tych, nie? Ostatnie pytanie, dostaniesz się do kadry? Zobaczymy dzisiaj, tak? Dzięki. Ze mną Patryk Barczak, rozgrywający Kozłów Poznań. Patryk, na kadrze mocna obsada pozycji rozgrywającego. Jest Michał Krzolowski, jest Michał Kołek, jest Mariusz Górecki z Outlaws Wrocław. Jak się czujesz w takiej konkurencji? Znaczy, wiesz co, każdy tutaj wydaje mi się, że przyjeżdża po to, żeby po prostu walczyć o to miejsce. Nie zwraca uwagi na to, kto z kim będzie po prostu tutaj rywalizować. Przyjeżdża dać siebie po prostu maksa i po to też tu jestem. Powiedz mi, jak przygotowania Kozłów do sezonu? W poprzednim odcinku Outlaws TV trochę objechaliśmy Kozły. Wydaje nam się, że wasze szanse są bardzo małe, macie trudny schedule, naprawdę gracie z samymi topowymi drużynami, to was nie faworyzuje, to powoduje, że możecie wypaść poza playoffs. No tak, faktycznie, na początku tutaj to rozstawienie, no faktycznie można powiedzieć, że jest ciężkie, choć to nas bardziej jeszcze do tego mobilizuje nas do ciężkiej pracy, do treningów. Mamy w tej chwili 4 importów plus trenera defensywnego oraz ofensywnego. Także no, działamy prężnie i no, na pewno nie damy się łatwo ograć. Mówiłeś o importach, ściągnęliście jakiegoś quarterbacka, zobaczymy cię jako startera w przyszłym roku na boiskach PLFA? No mam taką nadzieję, cały czas ciężko pracuję nad swoją formą, tak samo na treningach. Także no, mamy Jeremy Dixona, mamy tutaj, no nie będę zdradzał bardziej szczegółów, ale jest plan ofensywny ułożony. No właśnie, widziałem Jeremy'ego Dixona, zwracam się tutaj do coaching staffu Kozłów Poznań. Zwróćcie uwagę, co się działo w Eagles, jak Dixon grał na QB. To nie było dobre rozwiązanie. Patryk Barczak jest dobrym rozwiązaniem, to utalentowany zawodnik z dużym ramieniem. Ja widziałem mega potencjał na meczach Top Ligi, chociażby z Panthers w zeszłym sezonie, więc to jest zawodnik, którego warto postawić. Dzięki, Patryk. Dzięki również. Jest ze mną wielka gwiazda PLFA, Gaweł Pilachowski. Bardzo długo zabiegałem o ten wywiad. Odmawiał mi tutaj, wymawiał się toaletą, przebieraniem, różnymi rzeczami, ale w końcu go mam tutaj ze sobą. Dlaczego twój własny trener, Maciej Cetnerowski, nie powołał cię do kadry? Nie no, bardzo dobrze zrobił. Generalnie ostatni sezon nie był jakby moim szczytem, mojej formy, umówmy się, w porównaniu do lat poprzednich, a mianowicie nie robiłem zbyt wiele, no i uważam, że jest to dobra decyzja, tym bardziej, że ja jako osoba, która wie najlepiej, ile tego czasu poświęciłem na to trenowanie, jakby w pełni się z nią zgadzam i nie mam ani żadnego żalu, ani nie jestem zły, a wręcz zmotywowało mnie to do pracy, bo to wiadomo, że po kontuzji sprzed 2 lat
ominęła mnie kadra, obraziłem się trochę na futbol, wiadomo, jest taka też dobra wymówka, powiedzmy sobie. No ale teraz, jak mówię, ostatnie parę lat grania, trzeba się zmobilizować, wziąć się do roboty, tak żeby w tym 2017 zagrać. Dobra, Gaweł, sorry, strasznie długa wypowiedź. Powiem ci, zacząłem się zastanawiać, czy się za grubo nie tłumaczysz tutaj z tego braku powołania. Ja się też zgadzam z coachem Cetnerowskim, to była słuszna decyzja, on najlepiej cię zna, fajnie, że cię zmobilizował. Powiedz mi, czy jeśli dostaniesz się tutaj do kadry, to obiecujesz dać z siebie wszystko w 2017 na The World Games we Wrocławiu? Nie, no pewnie, no wiadomo, że mam zamiar wrócić do formy sprzed dwóch lat. Może nie wygraliśmy wtedy sezonu, ale byłem jednak w szczycie formy. Można po statystykach to zobaczyć jakby. I myślę, że będzie tylko lepiej. No mówię, mam teraz jeszcze żonę, która mnie do tego mobilizuje wszystkiego, więc na pewno będzie lepiej. Tutaj na tryoucie będziesz rywalizował z naszym zawodnikiem Jarkiem Stopczyńskim. Co sądzisz o tej rywalizacji? Czy to dobra konkurencja? Podchwytliwe pytanie. Nie no, wiadomo, nie ma tu nikogo chyba z przypadku, tak? Wiadomo, że nie mógł przyjechać każdy, tylko musiały być rekomendacje. Osoby, które tutaj są, raczej mają szansę na tą kadrę, no bo przecież nikt inaczej by tutaj ich nie sprowadzał. Mówię, każdy ma równe szanse i tak naprawdę pokażę tryout. Dzięki, powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ze mną znowu Mateusz Błazik, już przebrany, już w stroju, gotowy do tryoutu. Mateusz, odebrałeś laur na najpopularniejszego sportowca w Tychach. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze, no. Cieszę się, że udało się mnie i mojej drużynie zyskać lekki pogłos w Tychach i lecimy dalej z tym tematem, żeby było jak najlepiej. Czy będziesz najpopularniejszym zawodnikiem na tryoucie? Tego nie wiem, mam nadzieję. Zobaczymy. Trenerzy ocenią. Trenerzy ocenią. A ty jak siebie oceniasz? Myślę, że dobrze. No. Za mnie chciałbym, żeby mówiły wyniki, a nie to, jak ja siebie oceniam. To, co się dzieje na boisku, to myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Dzięki.